Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Dobra. Do punktu siódmego. Dotyczącego realizacji parku miejskiego w Mrówkach Królewska, druk numer 242. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie realizacji parku miejskiego Mrówka Królewska. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Szóstej Gronowice podtrzymuje swoje stanowisko o konieczności realizacji inwestycji pod nazwą Park Miejski Mrówka Królewska, etap pierwszy, na odcinku odmienięcia na rzece Rudawie do ulicy Zapieki Zmiennik. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o zajęcie stanowiska zwróci się z ZIKI. Szanowni Państwo, tu jest taki problem dotyczący działki, która znajduje się graniczy z parkiem Mrówka Królewska, który został określony w planie zagospodarowania przestrzennego. Wydział Skarbu Miasta chciałby sprzedać tą działkę, natomiast zapytał Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, czy ZIKI by to zaopiniowała pozytywnie. ZIKI się zwrócił właśnie do nas pismem w tej sprawie. Niemniej jednak sprawa jest zagmatana. Po pierwsze, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, ile tej działki, czy cała działka byłaby, szłaby do sprzedaży. Wiem natomiast, że właściciel, który ma działki w tym pasie Mrówki Królewskiej, który jest zaprogramowany pod park, chce dokonać zamiany z miastem działek. Z jednej strony sprawa nie jest wyjaśniona. Dlatego opisujemy, znaczy w uchwale dajemy sygnał jednoznaczny, że podtrzymujemy swoje stanowisko o konieczności realizacji inwestycji Park Miejski Mrówka Królewska, etap pierwszy, właśnie na tym odcinku, nie zapominając o innych sprawach. Rozmawiałem z Gitem, prosiłem o przygotowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Skarbu Miasta, ZIKI, tu oczywiście Rady Dzielnicy, na którym i ewentualnie zainteresowanych stron kupnem tej działki gminnej, która, że tak powiem, jest w planie zagospodarowania przeznaczona pod usługi, więc tam park w zasadzie no, nie powinien powstać, skoro jest przeznaczenie pod usługi. Natomiast ta działka o tyle jest nieatrakcyjna, że po pierwsze przechodzi tam instalacja wysokiego napięcia. Dwa jest rekultywacja bardzo długo wykosztowała tego terenu z uwagi, że tam były jakieś składowiska, inne historie, wysypiska i tak dalej. No i potrzebne jest jeszcze odwodnienie. Jednym słowem, dzisiaj mówimy tylko, że pilnujemy sprawy dotyczące Mrówka Królewska. Jak się pojawią konkretne wnioski o wydanie opinii dotyczące sprzedaży jakiejś działki konkretnie, jakiej wielkości ta działka ma być, w jakim miejscu, czy zamiana, czy coś, to wtedy będziemy opiniować dalej, ale poprosiłem o zorganizowanie spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna co do tego wniosku, stanowiska. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja wczoraj nie mogłam być na komisji, a ta sprawa mnie bardzo dotyczy, ponieważ kilka osób, które dostały zawiadomienie odnośnie tej budowy od rzeki Rudawy, tego pierwszego etapu, czy mamy gdzieś jakiś plan, w którym miejscu, jakby prowadzony był ten Może pani wejść na BIP-ie do Biura Planowania Przestrzennego, tam są uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, ale można też zejść na dół do pana Jacka. Czyli pana Jacka można. Tak, jest plan, który jest uchwalony, jest plan zagospodarowania przestrzennego. Mrówki Królewskie, odcinek Filtrowa, tak, Filtrowa do ujęcia? No, Zygmunta Starego, to jest pierwszy odcinek i później idą dalej już w stronę. Ale tu jest napisane, od ujęcia na rzece Rudawa do ulicy Zakrykiem. Ale mówimy o dwóch rzeczach.
tak inaczej. No taką mamy uchwałę tutaj podejmować do 242. Jak pani się zapozna z pismem, które przyszło z Zygitu, to pani zobaczy, że sprawa jest bardzo zagmatwana, ale generalnie chodzi o działkę przy ulicy Zygmunta Starego. Dobrze, mi czy zapisali? Ale momencie, ja jeszcze rozumiem. To już nie jest ulica, to są pole. No, no. A to co mówię, to jest tutaj napisane. Nie mam tego. Nie wiem. Już sekundkę, zaraz, bo tak mówię, że musimy do źródełka, pani nie żyło, to ja się nie dziwię, ale tak. Po pierwsze, w 2004 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych, tak zwany Park Miejski Mynówka Królewska, etap pierwszy na odcinku od Mięcia na rzece Rudawie do ulicy Zakliki z Mynów. Dla przedmiotowego zadania z powodu trudności w ustaleniu stron postępowania nie uzyskano decyzji o warunkach zabudowy. Więc cały czas oparł. Na przedmiotowym terenie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mynówka Królewska Zygmunta Starego. Plan obejmuje spacerowo-rekreacyjne tereny Mynówki Królewskiej. Ten plan może pani wglądnąć sobie w Radzie Dzielnicy albo na PIP wejść i w Biurze Planowania Przestrzennego. Według informacji uzyskanej drogą telefoniczną, proszę zwrócić uwagę, z Wydziału Skarbu Miast, tak, Krakowa, chodzi o zbycie działki nr 239/21, obręb 49, jednostka ewidencyjna Krowodża, należącej do gminy miejskiej Kratów, przylegającej do ulicy Zakliki Zmiennik, a która byłaby niezbędna przynajmniej w części do realizacji parku. My dzisiaj nie możemy podjąć sumicę. W części, nie w części, w jakiej części. To są enigmatyczne pytania, czyli jakby sami sobie zadają pytania. Tak? Ponadto informujemy, że działki 239/21 i 239/20 sąsiadują bezpośrednio z inwestycją pod nazwą przebudowa połączenia lotniska w Baleczach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska. Ostateczny zakres ewentualnego wejścia w teren przedmiotowych działek będzie znany na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Bardzo dziwne sformułowanie, bo jak jest plan, to już tam żadne lotnisko, żadna droga do lotniska jakby no nie może ingerować. No, to jest akt prawa miejscowego. I kolejne. W przypadku podjęcia działań przez dzielnicę mających na celu podjęcie ponownej próby realizacji przedmiotowego odcinka należałoby ponownie przeanalizować temat pod kątem zasadności budowy parku w sąsiedztwie terenu zabudowy usługowej U1 oraz szczupłości przedmiotowego terenu. Wiązałoby się to również z koniecznością wykupu działek leżących wzdłuż ciągu Mynówki. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o zajęcie stanowiska. Dajemy sygnał w tej uchwale, że podtrzymujemy swoje stanowisko o konieczności realizacji inwestycji pod nazwą Park Miejski Mynówka Królewska. Wykupienie działek, zrobienie projektu, wybudowanie. Czy będą pieniądze teraz, czy będą później, czy to będzie trwało rok, 4-5, nie ma. Ale nie ma tu zgody na sprzedaż działki gminnej, która przylega jakby do tego pasa, jest przeznaczona pod usługi i podejrzewam, że Skarb Miasta chciałby sprzedać tą działkę. Stąd pismo jest takie, ale poproszono o przede wszystkim tutaj, czy chcemy ten park, czy jakby nie chcemy tego parku. A będzie spotkanie na temat szczegółów, na którym będą wszystkie zainteresowane strony. A kiedy to spotkanie? Można się na to spotkanie? Jeśli pani zgłasza akces, myślę, że nie będzie problemu. Jak tylko będzie termin uzgodniony przez IKIT, powiadom mnie, zarządzam. Czy ktoś jeszcze chciałby dodać do tej pory? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady na tym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z panu radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przyjęcie głosów. 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania z jednym zdaniem że Rada Gminy podjęła uchwałę.